Krajowy system e-faktur spędzał sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom, ale również resortowi finansów. Jak pamiętamy z ostatnich miesięcy, co chwilę okazywało się, że nowy system zawiera tak liczne luki, że kilkakrotnie przekładano terminy wdrożenia zmian. Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego krajowego systemu e-faktur do 1 lutego 2026 roku. W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie tego obowiązku. To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie. Natomiast już teraz przedsiębiorcy, szczególnie mniejsi, w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznawać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorstwa zobowiązane do wprowadzania e-faktur podzielone zostały na dwie grupy. 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku przekroczyła w 2025 roku 200 milionów złotych, od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia KSeF. I choć jeszcze do lutego 2026 roku mamy jeszcze 20 miesięcy, warto zainteresować się ofertą, jaka dostępna stała się w lokalnych urzędach skarbowych. Szczególnie interesująca może się ona okazać dla mniejszych firm. Ministerstwo zachęca jednak szczególnie mniejszych przedsiębiorców do wykorzystania dodatkowego czasu do zapoznania się z darmowymi narzędziami stworzonymi przez resort, aplikacją podatnika i e-mikrofirmą. Wkrótce ma się też pojawić aplikacja mobilna KSeF, która umożliwi wystawianie podstawowych faktur w KSeF oraz ich korekt, a także podgląd faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF. W każdej chwili można przyjść do Urzędu Skarbowego i otrzymać informacje na temat działania systemu, korzystając z pomocy pracowników urzędów skarbowych. Aby nie tracić czasu i nie stać w kolejce, warto umówić się na wizytę w urzędzie na konkretny dzień i godzinę za pomocą formularza na stronie internetowej. Można przy tym dodać komentarz i wskazać, że tematem spotkania jest uzyskanie informacji na temat krajowego systemu e-faktur. Rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zapowiada, że już po wakacjach rozpoczną się cykliczne szkolenia z zakresu nowego systemu, a w dalszej kolejności planowane jest uruchomienie specjalnej infolinii.